Po 7-godzinnej podróży dotarliśmy z Delhi do Jaipuru. Idziemy teraz do hotelu i miasto wydaje nam się bardzo przyjemne. Zapowiada się jeszcze ciekawiej niż Delhi, ale zwiedzanie zaczniemy od jutra. Siedzimy w restauracji na dachu w Jaipurze i dostaliśmy właśnie olbrzymie tace z jedzeniem. Ilona zapija, co to jest? Lemon soda. Lemon soda, ty masz wersję słoną, a ja mam wersję słodką. Będziemy próbować. No to wszystko jest indyjskie jedzenie. To jest indyjskie jedzenie. Wygląda super. Ile za to płacimy? Talerz za 12 zł? Nie, niecałe. Mniej więcej. Jakoś tak, mniej więcej. Dobra, a że jesteśmy na dachu, to aby pokażę. Tutaj za nami pan pracuje. Tak się pracuje w Indiach. Na dachu. Tu się robi lemon soda. Albo z limonką. Jedziemy kolejnym tuk-tukiem do bramy Ganga Gate, żeby dalej iść do świątyni Mał. Jak dojedziemy? Jak dojedziemy, nie będzie niespodzianek jakiś. Dziewczynka myje. Hi. Hello. Idziemy cały czas pod górę. Małp, to tu jest multum. Nie wiem, czy nas nie oskubią właśnie ze wszystkiego. Ilona spróbuje im coś dać. A nie lubicie tego? A nie mam nic więcej? Nie, je. Je, no. A ty malutka też byś chciała? No to chodź. Nie, ta się boi. Chodź. No, bułę dostała i co? Filmuj. A dostałaś? Uważaj, bo z tyłu nie, idzie. Nie za bardzo lubi. Nie za bardzo, no. Ale one się ostrożnie zabierają. No. A chcesz więcej? No masz. A folię też chcesz. Spinamy się do góry. Tak jest. Nad Jaipurem cały czas taka mgła. Ale widok jest ładny. Bardzo ładny. O matko. No i co? Nie mamy aż tyle jedzenia dla was. Teraz się pobiją. Tu mają wodopój jakiś. Aha. Faktycznie wzgórze mał. No. My chcieliśmy iść do świątyni mał, bo tu jest wzgórze mał. Tu się pobiły. Czekaj, przejdziemy?
Trzeba było mieć kija jakiegoś. No, bo to tak za chwilę... Ale one nie mają, ja myślałam, bo ona jak dotkła tą ręką, no. Ja nie ma paznokci, takich pazurków. Ale zęby ma. A wiem, no to ja nie liczę, że mnie pogryzie, no. Ale taką normalną łapkę ma jak człowiek. Delikatnie chwytała. Ale paznokcie musi mieć. Ale nie dotknęła mnie paznokciami. Aha. Dotknęła mnie swoją łapką, to tak jak ludzka dłoń. Aha. Doszliśmy do pierwszej świątyni. Idziemy do środka zobaczyć, jak to wygląda. Jeszcze zobaczymy, jak jest z góry. Ładnie. Idziemy dalej taką ścieżką. Jest całkiem ok. A tam w dole widać... Cel naszej podróży. Świątynia Małp. Jesteśmy już przy świątyni Małp. Są bardzo towarzyskie. Lubią, jak się im zrobi zdjęcia, jak się filmuje. Mogę nawet bardzo blisko podejść. Pani zobacz, w sukni jest i ona się cała polewa wodą. Tym. Chodzą. Tak. Co, wyjdziemy? Chodź, nie wiesz co zrobić, chodź, tam się. No. Aha, tam jesteś. No dobra. Dużo ci tego zostawi. No. Lubią pizzę. Ale jakoś specjalnie głodne chyba nie są. Głodne, no. Zostały pewno jeszcze. Najedzone. Mhm. Jest towarzyska. Albo, no, ale tak pilnuję, żeby nikt nie podszedł. Możesz bliżej? Mogę bliżej. No, bardzo chcę się filmować. Nie bój się. Masz dużo teraz tego. No. A to idzie taki duży. Pogasz się, jedziesz chciał? Dam ci też, masz. Obwąchał? Może przeprawnie lubi, bo tak od drugiej strony je. No to jeszcze tej dam. Dobra. Masz też, to dam ci, proszę bardzo. Wszystkie? Wszystkie. A malutkie musicie się podzielić. Malutkie może jeszcze nie jedzą. A może mleko piją tylko. Pokaż się. Podrap się. To je nawet z przyprawami. Mlaskają sobie. Tak. Tak, sobie ukrusza. No, pięknie jesz. Widzisz? Kruszy sobie. O. Żeby dostała widelca i noża, też by sobie poradziła. Nie.
pani przyniosła papaje. Rozkroiła pani? Hello? Hello, hi. I pani rozdaje małpkom. I też krówce. Oja. Thank you. Został pan rozjechany. A tak się, czekaj, wyglądają rusztowania z bambusa. A z tej strony to jest węgiel drzewny czy zwykły węgiel? Dotarliśmy do naszego nowego hotelu w Jaipurze. Na powitanie. Ilona ma kropkę na czole i dostała jeszcze taki wieniuszek. Z czego to? Ze śmierduszków. Ja dostałem tak samo zresztą. A tak się prezentuje nasz pokój. Nasz pokój. Mamy pokój na rooftopie. Nie mamy klamki, tylko taką zasuwę. Tak jest, do tego jest kłódka w zestawie. I wchodzimy. Mieliśmy dwa do wyboru, wybraliśmy sobie ten większy. Pokój wygląda tak, to jest wejście. Tutaj jest podwójne łóżko. Taką sypialnię. Idziemy dalej. Ty, mamy grzejnik? Nie. Nie, to jest ichniejszy klimatyzator. Aha, ja myślałam, że grzejnik. Okno jest uszczelnione tekturą, no, żeby było ok. Aha, nie mamy szyby, tylko tekturę w oknie. A widzisz, to będzie ciepło. Będzie zimno. Będzie zimno wieczorem. Wygląda łazienka, tu jest szyba? Chyba jest. To jest taki witraż, tam nie ma szyby, tam są dziury. Witraż. Tam jest taki lufcik. Tam jest lufcik. No cóż, jesteśmy w samym środku różowego miasta, czy jak to się nazywa, czyli w starym mieście, Jaipur. Mamy boiler z ciepłą wodą, ale musimy sobie nalewać z ciepłą wodę do wanny kubkiem, bo tak jest. No nie ma tu kranu. Yes. Hello. 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 Thank you. Prawda, mamy sandały, więc nie za bardzo było co skorzystać, ale można było. Siedzimy znowu w tej samej restauracji na dachu. I mamy nowe rzeczy. Stwierdziliśmy, że musimy popróbować czegoś nowego. Ona mnie namówiła. No i teraz domawiam kolę, bo jest trochę ostro. Ale damy radę. A mamy takie rzeczy. Tu mamy herbatę. Tea masala. Później ryż. Jogurt zawsze podawają. Jogurt albo takie zsiadłe mleko. Nasze polskie. Takie chlebki. Wcinamy. Ostre. Może jutro spróbujemy. Pokażę, co się robi. Tu pan robi tea masala. No. No, thank you. Indian cooler chai, masala chai. Okay. Very nice. Thank you. Thank you. My idziemy ulicą, bo chodnik jest cały zastawiony. A tu pod prąd też się jeździ. Jesteśmy w Indiach u fryzjera. Ja sobie właśnie oglądam salon fryzjerski.
Jak powinien jeszcze wyglądać porządny sam? Bo ten pan też jest fryzjerem, tak? Tak. Ten pan też jest fryzjerem? W Indiach fryzjerami są tylko mężczyźni, kobiety robią ewentualnie masaż głowy. Wiesz, jakie standardy? Takie standardy powinniśmy mieć. Jest pasażer, jest dzień ze specjalnym barem. Okej. Siedzimy w kawiarni na rooftopie i testujemy i smakujemy tea masala, podane w kubeczkach takich glinianych. Jak smakuje? Dobrze. To ja może jeszcze powiem, to jest herbata z mlekiem i z masalą. Aha, i masala to jest do wyboru ostra, mniej ostra albo łagodna. A w tle mamy widok na Pałac Wiatrów, czyli najsłynniejszy obiekt w Jaipurze. A pod spodem, jak zwykle to w Indiach, trąbienie, przepychanie się, wciskanie w pełnej okazałości. Dużo tu tego mają. Idziemy ulicą w Jaipurze. Specjalnie dla ciebie, Jola, patrz jaki sprzęt. Normalnie brać. Mogę Samsung. Mogę się jeszcze o cenę zapytać, jakbyś chciała. Ilona robi za atrakcję turystyczną. Wszyscy sobie z nią robią selfie. Jak się czujesz jako gwiazda? Właśnie powoli wchodzimy do Pałacu Wiatru. Nawet fontannę mają. Thank you.
A tak wygląda wejście do naszego guest house'u. Można się trochę przestraszyć. Dobrze, że przyjechaliśmy w dzień. Tu jest główne wejście. Fasada zabytkowa, bo jesteśmy w starym mieście. A tu obok mieszkają lokalni. I jesteśmy w naszym guest house'ie, czy tam hoteliku. Tu mają taki zestaw powitalny. Zestaw ze swastyką. Powitalny do kropkowania i naznaczania, cokolwiek by to miało znaczyć. Jesteśmy w starym mieście, więc nasz guest house tak wygląda. Żeby dostać się do pokoju, gdzieś takimi zaułkami musimy przejść. Ilona już zna na pamięć. Tu mieszkają miejscowi. A my idziemy dalej. Kolejny placyk. Fontanna. Tu mieszkają chyba właściciele. Przynajmniej tak nam się wydaje. Rafał, tu kotek śpi. Śpi jeszcze kotek? No, tam jest kuchnia. Kuszki, talerze, a tu sobie kotek śpi w takim parapecie. O, no ale się nie boi za bardzo, nie? Już nie. A my idziemy jeszcze wyżej. Aha, kuchnia. Tam jest kuchnia. Tak wygląda kuchnia. Tak wygląda nasz guest house i droga, którą wchodzimy codziennie do naszego pokoju. Tu z lewej jest kawałek jakiejś restauracji, ale zwykle nieczynny, bo nikt sobie nie zamawia jedzenia. A tu jest nasz taras i na wprost nasze drzwi. Siedzimy sobie na takim dziedzińcu przed naszym pokojem. Zakupiliśmy na straganach przy ulicy takie ciastka. Nie wiem, czy to nie są ciastka, tylko widać, że jakieś orzeszki zlane czymś. Miodem, karmelem. Miodem, karmelem. Mhm. Gryź? Gryź. No gryź, próbuj. Orzeszki? Orzeszki. Orzeszki chyba z miodem takim. Słodkie. Już tu spotkaliśmy się z tym. Taką torbę pan włożył. Kubeczki z herbatą to nasze. A tak wygląda miejsce, gdzie mamy pokój.